Jak co roku otwieramy Sejm dla wszystkich chętnych w Noc Muzeów. To jest ten dzień otwarty, który cieszy się tak naprawdę największą popularnością. Pokazujemy wnętrza, których są wszyscy ciekawi. Pokazujemy salę plenarną. To jest clue tak naprawdę całego programu. W tym roku skupiamy się też na patronach roku. Jest to m.in. Felix Nowowiejski, kompozytor. Puszczamy jego muzykę. Jest to Henryk Sienkiewicz. Pokazujemy jego portret, pokazujemy eksponaty z jego muzeum w Oblęgorku. Prezentujemy też specjalną wystawę z Muzeum Początków Państwa Polskiego z Gniezna. Nigdy tu nie byłem. Z ciekawości czystej po prostu chciałem zobaczyć, jak to na żywo wygląda. Skorzystaliśmy z tego, żeby zobaczyć miejsca, które zależało nam, żeby kiedyś zobaczyć. Nie tylko w telewizji, ale też na żywo. Uważam, że dzieci w przedszkolu powinny przychodzić tutaj na wycieczkę, żeby od początku siać to ziarenko takiej świadomości tego, kim jesteśmy.